dobry moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przyszedł czas na trzy obiady, trzy przepisy na obiad. Dwa makarony i jedna kasza. I akurat się tak złożyło, że będą to makarony wegetariańskie, także coś nowego. I pamiętajcie, że z kodem OLIWKAWIO macie zniżkę na cały asortyment i na te makarony, że korzystajcie. Zaczynamy. Pierwszy przepis to cudowny orkiszowo-pomidorowy makaron z ciecierzycą. Jest przepyszny. Będziemy potrzebować papryki, pomidorków koktajlowych, makaronu, to jest makaron z orkiszu, ostatnio mój ulubiony, tego szpinak, mała puszka cieciorki, cebula, czosnek, sól, pieprz, odrobinę przecieru pomidorowego i wszystko będę smażyć na takim oleju z awokado. Najpierw będziemy kroić cebulkę i czosnek. Pamiętajcie, żeby cebulka była lekko rumiana, wtedy wydobędziemy z niej taką słodycz, a nie będzie gorzka. Papryka około 30 gramów, jej nie jest dużo, ale nada fajny posmak. I to dorzucam do cebulki. Pokrojone pomidorki koktajlowe, makaron. Pamiętajcie, żeby go nie łamać. Spaghetti jest właśnie z takim długim makaronem. Ciecierzycę przekładamy do naczynia, ponieważ będziemy ją gnieść. Ciecierzyca rozgnieciona i zaraz będziemy ją dodawać do cebulki. Odrobinę pasaty pomidorowej. Garść szpinaku. Sól i pieprz. Czosnek. I na sam koniec wszystko ląduje do warzyw. Widzicie, że tutaj porcja wyszła dosyć spora. Także spokojnie może to być porcja dla dwóch osób, no chyba, że lubicie takie duże porcje. Makaron przekładamy do miski z pomidorkami. Oczywiście można to wszystko posypać serem, nie trzeba. Teraz czas na mojego faworyta, czyli paprykową kaszę owsianą. Ja na przykład nie wiedziałam, że istnieje w ogóle kasza owsiana, teraz już wiem i jest przepyszna. Jeśli nie kosztowaliście, to koniecznie spróbujcie, szczególnie fajnie owsianych rzeczy. I tą kaszę zrobimy sobie z bardzo paprykowym smakiem, ponieważ użyjemy sobie dwóch papryk. Tutaj jest czerwona i żółta, możecie jeszcze dodać zieloną. Papryka ostra, słodka, chili, sól, pieprz, papryka wędzona. To jest słodka. Niestety zamiast papryki wędzonej kupiłam słodką. No cóż, będzie troszeczkę inaczej, ale w przepisie podam wam tą wędzoną paprykę. Kukurydza, marchewka, czosnek i cebulka, odrobinę sosu sojowego. Tutaj i tak mam taką resztkę, więc to będzie tylko tak odrobinkę dla smaku. Dobra, to robimy. W pierwszej kolejności solimy wodę, żeby o tym nie zapomnieć, bo wcześniej zapomniałam, ale potem dodałam. Gotujemy kaszę, ponieważ ona robi się najdłużej. Generalnie robiąc obiad czy jakikolwiek posiłek, staram się tak dopasować kolejność, żeby wszystko było równo. To jest naprawdę bardzo ciężka sztuka w gotowaniu. Obie papryki kroimy na kosteczkę.
Zapomniałam powiedzieć, że jeszcze potrzebujemy tofu, które kroimy na bardzo, ale to bardzo cieniutkie plasterki. Papryką ostrą i słodką. Odrobinę wody z kaszy, tak żeby to fajnie zamarynować. Odrobinę kukurydzy. To będzie około 20-25 gramów. I voilà, nasz drugi obiad jest gotowy. A jako ostatnia pozycja to bardzo pełnoziarnisty makaron, który robi tutaj główną robotę z dodatkami. Ostatni przepis, również makaron, tym razem taki samoprzy i potrzebujemy suszone pomidory, oliwki, rukola, pomidorki, chili, słonecznik, który będziemy prażyć, oczywiście makaron, czerwona cebula, dużo, dużo czosnku i cytryna. Ten przepis będzie typowo taki, wiecie, tłusty, z dużą ilością zdrowych oczywiście tłuszczy, ponieważ wszystko będziemy robić na tłuszczach roślinnych. To jest około 10 ml. Czosnek i cebulka. Tutaj mamy oliwki, pestki już wyciągnęłam, suszone pomidory teraz kroimy. Gramów pomidorków, 20 gramów suszonych pomidorów i 20 gramów oliwek. Wrzucamy makaron, może być kłopot. No, tak właśnie. Oczywiście solimy wodę, że te wszystkie makarony, słuchajcie, są dla wegan. Taka informacja, że te obiady są w pełni wegetariańskie, a w zasadzie nawet wegańskie. Do tego zioła prowansalskie. Łączę pasatę pomidorową z odrobiną wody. Ta woda jest z makaronu. Porządnie mieszam. I tak prezentuje się nasz ostatni, trzeci przepis. Mam nadzieję, że przepisy Wam się spodobały. Oczywiście zachęcam do subskrypcji. No i do zobaczenia!